zgodnie z obietnicą w dzisiejszym filmie przetestuję dla Was te maseczki Perfect Me dostępne w Biedronce oraz w Hebe w bardzo przystępnych cenach. Powiem Wam, że one od razu przykuły moją uwagę ze względu na to, że wydają się ciekawą alternatywą dla np. Biowaxów, ponieważ zawierają w składzie silikony i w zależności od tego, którą wersję wybierzecie, to są albo dwa silikony, albo jeden. Na blogu opisałam już dokładniej składy i też w każdej z tych wersji jest coś ciekawego w składzie, czego w innych wersjach nie ma. Dlatego jeżeli jesteście ciekawi, to wpadajcie na bloga zobaczyć dokładną analizę składu. A ciekawa jestem też, jaki będzie efekt na włosach, czy będzie różnica chociażby między tą wersją, w której jest jeden silikon, a wersjami proteinowymi, w których są po dwa silikony i czy wersje proteinowe różnią się bardzo między sobą i ogólnie jak to wyjdzie w porównaniu. Pierwszy raz robię taki film porównawczy, dlatego mam nadzieję, że będzie Wam się podobał. Postaram się zrobić maksymalnie obiektywnie, dlatego też już poprzednim razem umyłam włosy mocnym szamponem. Użyłam tylko maski Carlos Color, która nie ma silikonów ani protein, żeby maksymalnie włosy oczyścić z tego, co na nich było i przygotować je do tego, żeby nałożyć na nie te maski i zobaczyć, jaki będzie efekt. I zrobimy to w dwóch turach. Dzisiaj pierwsza tura, w której przetestuję dwie maski proteinowe i na połowę włosów nałożę maskę różową, czyli tutaj mamy keratynę i również proteiny jedwabne, a na drugą połowę nałożę maskę pomarańczową, która ma w składzie również keratynę, ma też troszeczkę protein roślinnych, więc ciekawa jestem, jak te maski będą się między sobą różnić, czy będzie różny zapach i w ogóle co będzie. A tę maskę tak wymyśliłam, że porównam z bardzo podobną maską z Biowaxu. Coś tam oleję, zaraz Wam wkleję, jak to wygląda. Taka maska, na pewno ją kojarzycie, w której również mamy olej arganowy, olej kokosowy i chyba makadamia, z tego co pamiętam, więc wydaje mi się takim troszeczkę analogiem, tylko że bez silikonu. Więc sobie porównamy, jak to wypadnie w takim porównaniu. Już kończę gadać, przejdźmy w zasadzie do tego testu. Włosy umyję takim szamponem, który już pokazywałam w filmie o podstawach pielęgnacji. Maksymalnie prosty, w składzie tylko detergent, sól i praktycznie nic więcej. Wszystko po to, żeby jak najdokładniej ściągnąć wszystko z włosów i żeby test wyszedł maksymalnie obiektywnie, chociaż i tak nigdy nie będzie obiektywny, bo wiadomo, włosy mogą różne mieć aktualne potrzeby, jeżeli chodzi o proteiny, więc może na przykład spłyszyć ta maska u mnie, a u Was już zupełnie nie. Więc podkreślam zawsze, że wszelkie recenzje u kogokolwiek, czy u mnie, czy gdziekolwiek patrzycie, są zawsze subiektywne i nie da się ocenić po jednej próbie tego, jak dany produkt będzie się sprawował u wszystkich. Można wyciągnąć pewne wnioski, czy na przykład jest obciążający dość mocno, czy dociąży włosy, ale to też nie u każdego sprawdzi się tak samo. Czyli ja idę myć włosy i zaraz wracam na nakładanie. Włosy już umyłam, podzieliłam, musiałam je niestety rozczesać, jak były mokre, żeby móc je dokładnie podzielić. To jest tylko na potrzebę testu, ponieważ nigdy tak nie robię, wbrew temu, co piszecie w komentarzach pod filmem jak myć włosy, to nigdy nie czeszę mokrych włosów, które nie są pokryte odżywką. Włosy zostały odsączone w miękki ręcznik, oczywiście nie tarłam ich, bo tego też lepiej nie robić, ale odsączyłam, żeby spokojnie substancje miały możliwość wyniknięcia maksymalnego. I teraz tak, żeby wszystko dalej jakoś mi się ułożyło, wymyśliłam sobie taki plan, jak przeprowadzić ten test. Postanowiłam, że pokażę Wam też przy okazji patent na nakładanie odżywki na włosy przetłuszczające się. Słuchajcie, to będzie trochę dziwnie wyglądało, ale jeżeli... mi skrobało tam, ale dobra, nieważne, trochę się przestraszyłam. Jeżeli tak zrobicie, jeżeli zwiążecie włosy, to wygląda bardzo dziwnie, świetna fryzura, to wtedy ta część, wiecie, że jej nie pokryjecie odżywką i że ona w związku z tym nie będzie nadmiernie obciążona i na pewno też nie dotrzecie z odżywką do skóry głowy, czego ogólnie radziłabym unikać. Okej, no i mamy już dwie części włosów. Co oni nam tutaj piszą w instrukcji? Niewielką ilość maseczki nanieście na umyte, mokre włosy z pominięciem okolic skóry głowy. Kocham za tę uwagę. To jest pierwsza odżywka, na której widzę taką uwagę i są w 100% mają rację. Jeżeli w odżywce jest silikon, absolutnie nie nakładajcie jej na skórę głowy i naprawdę wielki, wielki plus dla producenta za umieszczenie takiej informacji. Już naprawdę zanim w ogóle ocenię, jak działa odżywka, za to duży plus. Z pominięciem okolic skóry głowy dokładnie wmasować, pozostawić na 3-5 minut, następnie dokładnie spłukać i na ogół jest to samo. Wmasować. Ja powiem tak, lepiej będzie może, jeżeli wczeszę maskę, a później delikatnie jakoś ją powciskam, żeby to wszystko zmaksymalizować, żeby zmaksymalizować to, jak działa ta odżywka. Wprawdzie zazwyczaj zalecam wygniecenie odżywki proteinowej, ale też czy ja chcę, żeby ona dokładnie tak zadziałała jako proteinowa. Tu są też silikony, więc w sumie liczę bardziej na działanie ochraniające, otulające włosy, niż na to, że zadziałają jak typowe proteiny, czyli wlezą pod spód i troszeczkę te włosy będą bardziej spuszczone. Nie, więc wczeszemy, zresztą zaraz zobaczycie. Test zapachu zrobię, taki pseudo. No, ładnie pachnie. No też, jak dla mnie pachną tak samo. Przepraszam, ja się nie znam na zapachach za bardzo, więc tu Wam dużo nie powiem. Lekko może taki chemiczny zapach, ale nie jest jakiś zły, ani odstraszający. No, zwykła odżywka. Na pewno nie pachnie jak kalosy jakieś owocowe, czy takie jedzeniowe. Nie jest to zapach taki kojarzący się z czymś. Tak więc zróbmy tak, będzie wiadomo później. Po lewej stronie nałożę pomarańczowe, czyli wersja, która jest na przykład kawior też, a po prawej będzie ten Freeze Stop, czyli tutaj jest olej marula i teoretycznie powinny być mniej spuszczone. No i dobra, lecimy z tym. Okej, myślę, że możemy to uznać za dobrze nałożoną. Teraz idę umyć ręce, umyć szczotkę, żeby nie zaburzyć wyniku testu. A w międzyczasie powiem Wam, że ta wersja pachnie bardzo, bardzo jednak mocno, jak się już zaczęło nakładać, i jest to zapach męskich perfum, męskiej wody i pachnie podobnie bardzo jak jedwab chi, i w konsystencji jest bardzo taki, bardzo mało się pieni, dlatego podejrzewam, że jest tam naprawdę dużo silikonów i może być to bardzo mocno dociążająca maska i ciekawa jestem, czy to się sprawdzi, więc lecę umyć, żeby szybko nałożyć drugą część. Czyli teraz mamy różową. Także tutaj powiem Wam, że wrażenia zapachowe. Zapach zdecydowanie mniej męski, bardziej kosmetyczny, bardziej może nawet kwiatowy bym rzekła. Konsystencja mniej śliska niż tu, nawet jak tak sobie teraz dotknę, to tutaj zdecydowanie bardziej śliskie są te włosy. Jeśli chodzi o pienienie się, to też tutaj słabo, tutaj w ogóle strasznie słabo, ale to nie musi być koniecznie wadą, zobaczymy co będzie. Więc teraz zostawiam to wszystko, kazali na 5 minut, ja zostawię na 10, bo tak. No i później zmyję, to będzie skomplikowane, bo zmyję najpierw tutaj, zwiążę z powrotem, zmyję później tutaj, zwiążę z powrotem i później będę też tak dziwnie suszyć, więc wiecie, wszystko po to, żeby maksymalnie było to możliwe do porównania na jednym zastosowaniu. Także lecę na 10 minut sobie posiedzieć, później zmyję i wrócę tutaj już na suszenie i pokażę Wam na suszeniu, dzwoni mi, ale zaraz nieważne, i na suszeniu pokażę Wam, jak zadziałałam też na myciu. To do zobaczenia. Wszystko już pięknie spłukane, tak więc teraz będę suszyć w ten sposób, że rozplotę i wysuszę jedną połowę, zwiążę, później rozplotę i wysuszę drugą połowę i później będzie można to jakkolwiek porównać. Także zaczynam suszyć. Tak wyglądają włosy już po całkowitym wysuszeniu. zapach zdecydowanie był mocniejszy i do tej pory się utrzymuje i nie wiem, czy to jest do końca przyjemny zapach, jest to taki typowy fryzjersko-męski, dziwny zapach i powiem Wam, że już w pewnym momencie troszeczkę zaczynał mnie męczyć. Tutaj z kolei zapachu nie czuję już w ogóle, co dla mnie jest pewnego rodzaju plusem, zależy co kto lubi oczywiście. A jeżeli chodzi o takie już sprawy bardziej włosowe, bo zapach to powiedzmy już taka drugorzędna kwestia, wizualnie wydaje mi się, że wcale nie ma tak dużej różnicy, jeżeli tak sobie spojrzymy. Tutaj pamiętacie, że jest tylko sztuczne światło, więc być może to nie jest bardzo realistyczny wygląd, taki totalnie, jeżeli by tutaj słońce padało, wtedy moglibyśmy ocenić faktyczny blask, a tak tu tylko jest taka żarówka, więc średnio. Ale myślę, że jak na takie wysuszenie zaraz po nałożeniu maski, to co jest zdecydowanym plusem, to jest to, że włosy faktycznie nie są w ogóle spuszone i myślę, że jest to zasługa dużej ilości silikonów w tym produkcie, w tych obu produktach w zasadzie i tutaj nawet czuję bardziej taką śliskość włosów i taką sypkość, wiecie, że one się aż tak praktycznie wyślizgują z palców. Tutaj może minimalnie jest większy opór, może minimalnie te włosy są mniej śliskie, ale też bardzo przyjemne. Więc teraz rozpuszczę tę świetną fryzurę i zobaczymy, jak to wygląda już jak te włosy się wymieszają ze sobą. Włosy są bardzo fajne, bardzo sypkie, bardzo błyszczące, bardzo przyjemne w dotyku, dlatego moim zdaniem te maseczki naprawdę fajnie się mogą sprawdzić, zwłaszcza podoba mi się to, że są w saszetkach, że są bardzo niedrogie, więc będą idealne na wyjazdy. Ale została jeszcze jedna do przetestowania, tylko to już nie dzisiaj, a następnym razem będzie zestawiona z Biowaxem, naturalne oleje i ciekawa jestem, jak wypadnie z taką konkurencją. Z tym, że pamiętajcie, że maska z silikonami będzie dawała w naprawdę większości przypadków lepszy efekt wizualny, chyba że macie włosy kręcone, to wtedy silikony mogą je obciążyć i tak brzydko rozprostować sztucznie, a bezsilikonowa fajnie nada właśnie takie bardziej sprężający efekt. Ale jeżeli chodzi o włosy takie jak moje i włosy na przykład długie, które na końcach mają jeszcze troszkę zniszczeń, to maski z silikonami są jak najbardziej wskazane, żeby te włosy po prostu zabezpieczyć i żeby zniszczenia nie postępowały w górę, ponieważ jeżeli chcemy zapuścić włosy, to ochrona przed zniszczeniami to jest w zasadzie podstawa. No to chyba tyle, jeżeli chodzi o test. Jeszcze raz sobie tu możecie spojrzeć. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki test. Pierwszy raz przeprowadzałam coś takiego. Jeżeli tak, to oczywiście dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i oczywiście zapraszam do kolejnego odcinka, także do zobaczenia. Cześć!